znajdujemy się w Gnojnie przy przeprawie promowej, przy tej przeprawie, której 160 lat temu Polacy stoczyli bój z Moskalami w powstaniu styczniowym. Myślę, że miejsce jest o tyle istotne, że nie zawsze o nim pamiętamy, a chcemy przez to wydarzenie, które dzisiaj przeżywamy, uzmysłowić, że było to bardzo ważne wydarzenie podczas powstania styczniowego. Tutaj odbyła się duża potyczka i udało się tą przeprawę pokonać i obronić przed kozakami. Chcieliśmy pokazać to szerszej grupie społeczeństwa, dlatego uznaliśmy, że zrobimy rekonstrukcję tych wydarzeń. Zaprosiliśmy grupę rekonstrukcyjną, która za moment zaprezentuje to wydarzenie, żeby tak przybliżyć jeszcze nam bardziej, jak to mogło wyglądać. Poza tym przygotowaliśmy dużo innych atrakcji związanych z zabawami dzieciom. Prezentowane są koła gospodyń wiejskich, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej. Także jest kilka ciekawostek, które myślę, że pozwolą na to, żeby to dzisiejsze niedzielne popołudnie spędzić miło, wesoło. Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z ogniska. Przygotowaliśmy kiełbaski, więc chciałbym, żeby każdy z Gnojna wrócił zadowolony, a przede wszystkim, żeby uzmysłowił sobie, że 160 lat temu nie było to tak ładnie, nie było to tak pięknie, tylko toczono bój o obronę rzeki i obronę przeprawy. A pogodę mamy piękną, myślę, że to jest najistotniejsze. Oprócz tego udało nam się też zwalczyć szkodniki, czyli komary i myszki. Możemy spokojnie tutaj się bawić, przebywać do późnych godzin. Zapraszamy. Myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie. Próbujemy się rozwijać w różnych gałęziach, że tak powiem, i gospodarczej, i takiej kulturalnej. Tych wydarzeń jest dużo. Myślę, że o wielu Państwo usłyszą, bo terminy kolejnych już gonią, przygotowujemy się już do następnych. Myślę, że będzie też odpowiednia pora i czas, żeby o nich wspomnieć. Mamy dwa miejsca dotyczące powstania styczniowego. Jedno mamy przy kościele, jest też tablica pamiątkowa powstańców i tutaj złożyliśmy już wiązanki kwiatów. Za moment złożymy wiązankę tutaj przy przeprawie promowej. Na tym głazie upamiętniamy powstańców, nie tylko powstania styczniowego, ale różnych powstań, bo one też tutaj miały miejsce. No oczywiście nie wspominając o pomnikach. Pomnik marszałka Piłsudskiego, pomnik poległych podczas II wojny światowej, pomnik w Solinkach, także tych punktów, gdzie się można zatrzymać i sobie troszeczkę uzmysłowić, jak wyglądała historia tego terenu, jest dużo. Organizatorem dzisiejszego święta jest Gminne Centrum Kultury, jest Urząd Gminy, no i oczywiście nasi główni sponsorzy, mianowicie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Niepodległa. Mają taki specjalny projekt Powstanie Styczniowe 1863-1864 oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, no i oczywiście Wójt Gminy. Są zaproszeni goście, są reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego, są służby mundurowe, także mamy ekipę osób, które zechciały skorzystać z naszego zaproszenia, żeby nam ją tutaj uświetnić i cieszymy się, że zebrało się takie grono. No, chciałbym podziękować tym, którzy przyczynili się do tego, że ta impreza może się dzisiaj odbyć, czyli tym głównym naszym sponsorom, osobom fizycznym i prowadzącym działalność, które również nas wsparły, bo bez tego nie ma możliwości zorganizowania imprez na dość dobrym poziomie. Przedstawimy de facto dwa wydarzenia z początku lutego 1963 roku. Pierwsze to kiedy w pobliskim Janowie zebrały się oddziały powstańcze i tam przebywały dwa dni. Przez ten czas szkolili się, formowali nowe jednostki. Pod koniec drugiego dnia zaczęli napierać, pojawili się Rosjanie. Wtedy wycofali się właśnie tutaj pod Gnojno, żeby w tym miejscu przeprawić się przez Bug razem z taborami na drugą stronę rzeki. To było około 2 miesięcy pracy w porozumienie z organizatorem, czyli lokalnym domem kultury z Konstantynowa. Mówiąc, że zazwyczaj tyle trwają przygotowania, żeby zebrać ludzi, odpowiednio ich podzielić na stronę rosyjską, polską, ustalić szczegóły, jak scenariusz bitwy, więc około 2 miesięcy tu już działaliśmy. Ja mam typowy strój powstańczy, miejski, tak, no bo to powstańcy mieli stroje cywilne, szczególnie na początku powstania. W późniejszych czasach pojawiały się już jednostki takie o jednolitym umundurowaniu, chyba najbardziej znani są
żuławi śmierci. Natomiast tak zdecydowana większość powstańców to byli po prostu cywile, tacy jak ja, trochę niższego stanu, czy tak jak już kolega Robert właśnie, który reprezentuje bogatsze warstwy. Koledzy to właśnie nasi przeciwnicy, czyli oddziały carskie, rosyjskie, odtwarzają oddziały piechoty z tego czasu. Mają bardzo dokładnie odwzorowane mundury, a także ekwipunek i broń. Dokładnie badamy źródła historyczne, czytamy książki na ten temat, szukamy też ikonografii, obrazów z epoki i tak dalej. No, na szczęście z XIX wieku jest tych źródeł bardzo dużo, można bardzo dokładnie odtworzyć co do guzika, co do najmniejszego fragmentu, na przykład mundur. Podobnie jest z rekwizytami i tak dalej, więc no, to już też jest wiele lat przygotowań z naszej strony. Są to grupy rekonstrukcyjne, to są pasjonaci, którzy często po kilkanaście lat już odtwarzają te epoki. Ja jestem dzisiaj narratorem, będę więc wprowadzał tutaj widownię w przebieg wydarzeń, opowiadał o tym, co się dzieje na Placu Bitewnym. Rekonstrukcja historyczna, która ma na celu upamiętnienie wydarzeń z 1863 roku, gdzie była tutaj bitwa mająca na celu obronę przeprawy przez Bug. Najpierw zaczęło się od pisania projektu do programu Niepodległa, ale aby napisać ten projekt, musieliśmy zebrać materiały historyczne, zrobić rekonesans, no i rozmawiać z ludźmi, którzy jakieś posiadają wiedzę na ten temat. Nie było tego zbyt wiele, ale udało się to zebrać. Główną taką osobą był pan Tadeusz Łazowski, który jest tutaj naszym lokalnym historykiem. On nas wspomógł i napisaliśmy projekt do biura Niepodległa. Otrzymaliśmy dofinansowanie, no i już od tego momentu zaczęła się intensywna praca, czyli około pół roku trwały prace, ponieważ napisaliśmy także projekt do województwa lubelskiego z prośbą o dofinansowanie z projektu Warto być Polakiem, który ma na celu upamiętnianie takich wydarzeń naszych polskości, i także spotkaliśmy się z ogromną aprobatą, w związku z tym wystąpiliśmy jeszcze o patrona marszałka województwa lubelskiego. Także uzyskaliśmy zgodę. No i później to już trwały techniczne sprawy, załatwianie, doglądanie. Sztab ludzi pracował przy tym wydarzeniu. Wspierały nas ogromnie koła gospodyń. Dzisiaj będzie można spróbować jedzenia, które przygotowały, i bezpłatnie uczestnicy wydarzenia będą mogły korzystać. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej, Gminna Biblioteka Publiczna, 23 Batalion, no i wiele, wiele jeszcze innych, OSP Gnojno, OSP Konstantynów, pracownicy Urzędu Gminy, no, pracownicy Gminnego Centrum Kultury, także mnóstwo, mnóstwo ludzi. Mamy małe zaplecze do organizowania dużych imprez gdzieś wewnątrz, zaledwie możemy pomieścić 80 osób w sali, a tak jak już dzisiaj widać, jest taki ogrom ludzi. Poza tym też ludzie chcą w tej chwili wychodzić z budynku, a nie wchodzić do budynku. I z tego względu korzystamy z natury, lubimy też przebywać przy naturze, też mamy przepiękne tereny, znajdujemy się nad Bugiem dzisiaj, często robimy imprezy w parku w Konstantynowie, ale to też przez to, że mamy piękny park i pałac, przy którym są, no, ładny jest plener. Piszemy bardzo dużo projektów, część tam przychodzi. Przygotowujemy się też bardzo solidnie do tego, aby to napisać.